dobra. Dobry? Pan na policję dzwoni, czy nie? Jeb, k***a na koło! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to kolejny motovlog. Dzisiaj jest pogoda taka idealna, wręcz cudowna na latanie. Prawdopodobnie jest to taka ostatnia temperatura w tym miesiącu. Mamy aż kurde 11 stopni. To jest dużo, to jest dużo, to jest bardzo dużo. Jedziemy zatankować, bo na liczniku według licznika jeszcze dwie krechy paliwa, więc jakieś 3 litry. Więc ja lecę na CPN i widzimy się za chwilę. Inaczej mi się jeździ niż zwykle. Nie wiem czemu, ale tak jakoś inaczej. Jakby był świeży olej wlany. Takie mam odczucie. O, jest luks. Polatam tu sobie chwilę, dopóki ktoś tu zaraz nie przyjedzie. Jakaś jednostka milicyjna. O, a pan policjant co tam robi? Proszę zgasić silnik, panie władzo. Jeb, k***a na koło. Ktoś tu wjeżdża, ale nie wiem kto. O, dobra, koniec. Blachę zakrywam. Nie będę tak się narażał tutaj. No i dobra. Może się go zapytać, czy będzie dzwonił na psy, czy nie? Dobry? Pan na policję dzwoni, czy nie? Dobra, dzięki. Spróbujemy sobie z jedną ręką. Gdybym chciał tak bardziej pod stunt podlecieć, to ja bym tak szczerze powiedziawszy mógłbym podlecieć, ale szkoda mi, bo jeszcze nie mam ani osłon kierownicy, ani osłon lak, ani osłon żadnych kraszpadów, nie mam nic. To trzeba będzie zainwestować i ewentualnie wtedy uczyć się lepszych trików. Wow, to naprawdę było spoko. Dohamowałem się ładnie. Ostatni raz i się zawijam. Tam gumy siadają jeszcze. Jestem ciekaw, jak będą siadać po mojej takiej przerwie zimowej. Bo jak wiadomo, idą teraz mrozy, tylko grudzień wybije, to biorę się za rozbieranie tego motorka. Jakieś customowe części wlecą, czy customowe, jak to się tam czyta. Customowe. Mniejsza z tym. Osłona na wydech jest już w drodze do mnie. Prowadnica łańcucha też w kolorze. Wskażcie mi jedną osobę, która lata na supermoto o tej porze roku i ma zupełnie czysty motocykl i będę bił brawa. I jeszcze tak z tych rzeczy, których bym tu pozmieniał, to na pewno bym sobie musiał wyważyć hebla. Bo niby się wygodnie wciska, ale dałoby się to zrobić tak, żeby jeszcze bardziej wygodnie się wciskało. Nad zmianą błotnika rozważam. A taki mniejszy z KTM-a myślę, że żeby spasował. Zatrzymam się tutaj i wam tak powiem, że my go zgaszę jeszcze nawet. Oprzycie siedzenia już do mnie idzie. Manetki też do wywalenia, bo już są trochę styrane. Są miękkie, są bardzo fajne. Albo je wyczyszczę, albo
Nie wiem, co by tu zrobić z nimi. No i z takich rzeczy, no to jeszcze takie detale pomalować. Bo widzicie, wygląda... Nie wygląda źle nawet. Ten motocykl, ale mógłby wyglądać lepiej. A osłona wydechu, to widzicie, przydałaby się, bo jeszcze został kawałek moich spodni. Więc jak póki co wlatują motovlogi. Tak, myślę, że do końca grudnia na nich pociągniemy. Chyba, że jakieś inne projekty nam wejdą jeszcze. Bo nie chcę tu nic zdradzać na razie, ale powoli się bierzemy też za inne projekty. Będzie taka alternatywa skutera, ale niestety to nie będzie skuter. Chyba, że trafi się po jakiejś okazyjnej cenie. To wtedy możemy też skuter sobie załatwić. A historię końcową Adibasa poznacie, jak na kanale wybije 30 tysięcy subskrypcji. Ostatnio to właśnie byłem też sobie coś nagrać. Pojechałem bez sprawdzania mikrofonu. Mikrofon miałem w jednym miejscu uszkodzony i musiałem zamówić drugi. Teraz jest na tym nowym, więc wygląda jakościowo lepiej ten mikrofon, ale jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście działa jakoś lepiej. Dajcie znać w komentarzu, czy widzicie poprawę dźwięku. Do zera, do zera, do zera, do zera. A, zawsze chciałem tak do zera wyhamować, jak ten, David Boost. On to robi kozacko. Ło. Padła mi bateria, a to nie jest wcale tak fajnie, jak padnie bateria. Bo nie wiadomo nawet w jakim momencie. O, mogę wam pokazać mój rozjebany palec. Och, gdzie ja teraz mam ten papierek do niego? To uczucie jest zajebiste po prostu. O. No i jedziemy jeszcze raz, coaster cały czas. A kurwa, do zera. No dobra, to koniec odcinka, nie? Suby, łapy itp. itd. itp. itd. itp. itd. itp. I'm gonna go get some food.